Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Bartek aka Click Team. Witam. Na samym początku, zanim go wypytamy o wszystko... O nie, pokazałem swoje spadnięte rangi. Zanim go o wszystko wypytam, to trzeba powiedzieć, znowu ustawiło w amerykański serwer, nie wiem o co chodzi. To trzeba wam przypomnieć, że jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, napiszcie pod spodem swoją platformę oraz Rocket ID, jeżeli gracie na innej platformie niż PS4, ale się dzisiaj jąkam. Lub po prostu nick na PS4, jeżeli gracie na tej platformie. A teraz parę pytań do Klika. W co tam Kliku Klika poza Rocketem? A tu było żałosne. Rocket League. Tylko. Tylko? Aktualnie tylko. Tak. W ogóle jak długo grasz w Rocketa, jakie rangi i tak dalej. To moja najlepsza to Diament 1. Na dwójkach. Ja, ziomek dwójkowy, jak to mówią. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra, nie ma taktycznie słupek. Okej, okay, to jeszcze tutaj chciałbym na samym początku złożyć wielkie podziękowania dla Kupsona, który oszczędził mi montowania. Tak. Bo mieliśmy błąd na komunikatorze z konsoli, ale na szczęście Kupson dołączył i rozwiązał go swoją osobą. No jak jesteśmy sami z Bartkiem, to nie wiadomo czemu mamy nota, czyli taki błąd po prostu. No, możemy rozmawiać. No. No i tutaj parę pytań do Bartka, kolejna seria. Powiedz nam, jakie masz na drugie imię? Na drugie? No. Patryk. Bartek, Patryk, jak słyszymy. A Patryk to taki pro player polski, czyli Bartek będzie w przyszłości koksem. Zagadka rozwiązana. No, kolejne pytanie. Co Bartek jadł na obiad? Co jadłem? Nie wiem. Jak nie wiesz? To była zaskakująca odpowiedź. Jadł naleśniki. Potwierdzone info. Dokładnie. Jakbyście się spytali z czym, to suche. Bo miał posuchę. Boże, naprawdę te teksty są czasem tragiczne. Pyk. Jest tragiczny. Zobaczymy na następnych trybach. No ja ostatnio dużo grałem w Rocketa, to troszeczkę sobie poćwiczyłem. Poza jednym odcinkiem, co mi tak nie szło. Z Edek versus Widzowie. Teraz będzie całe mnóstwo serii w ogóle z Rocketa. Także będzie fajnie. Poradniki, serie nowe i tak dalej. W sensie, co ja mówię, że będzie. Już są! Dlatego zapraszam, kto nie widział. No i teraz masz chwilę dla siebie, zareklamuj się. W sensie, powiedz cokolwiek o sobie. No to dobra, no to mam 13 lat, mam na imię Bartek. Bartek, Patryk, warto dodać. O, warto. Mieszkam w województwie łódzkim. No i zapraszam was na mój kanał na YouTubie, Click Team. Click Team, jak słyszeliście. Bartek, Click Team, dlatego były te żałosne suchary na początku, jakbyście się zastanawiali. No to jeszcze chyba ostatnie pytanie, żeby odbębnić wszystko, czy kogoś pozdrawiasz po prostu? Pozdrawiam mój team, Kawel. O, no i profesjonalnie. To jak już jest pozdrowiony, to teraz można się skupić na graniu. Tryhard? Nie, no bez przesady. Aż tak źle nie będzie. Kurczę, muszę się nauczyć robić flip resety. Jak ktoś ma jakiś super poradnik, jak robić stola, tak regularnie, to poproszę. Bo jestem zbyt upośledzony i nie potrafię tych klawiszy w jednym momencie kliknąć. Myk. I myk pochodzka. Miałem ostatnio ten, w sensie ostatnio, jakiś miesiąc temu miałem taką pasję, że zachciałem się grać jedynki. Ja ci no właśnie widzę swoją rangę na jedynkach. Diament dwójka. No, tak skąd wiesz? Kiedy widziałeś? Da się sprawdzać. A, tak sobie sprawdzałeś po prostu. No i o ile na innych trybach się trochę zapuściłem ostatnio, bo tam się zdarzyło grywać z niektórymi... Wójki, champion.
asybami. W sensie, no na dwójkach już miałem raz czempion 2, dywizja trzecia i z możliwością na czwartą, ale też się zapuściłem na chwilę. Ła, i tak to miało wyglądać. Mm-hmm. Czekaj, ty powiedziałeś w końcu, ile od jakiego czasu grasz w Rocket A, czy nie? Ja nie mówiłem. I od jakiego? Od 2017 roku. A, to już ten, dwa latka. W sumie ja też. Big. No nie. Robię mi to. I z... A jakim autem masz najwięcej rozegranych spotkań oktanem? Octane albo Dominus. Ja jeszcze chyba Dominusem, ale ostatnio zacząłem grać z powrotem tym oktanem, więc... I ja właśnie też. Miałem takie fale, ale ostatnio mam fale na właśnie Octane'a. Jeszcze mi się mega podoba teraz ten wygląd, co teraz mam. Ale... Okej. Okay. Już mam wszystko wyjaśnione. To można owalnić ci brameczkę. Masz już wybrany nowy tryb, jaki zagramy w drugim spotkaniu? Zastanawiam się. Ale coś tam jest, no nie wiem. Coś mnie idzie. Rzucenie piłek. No to jest... No kurde. No nie, trafił, dobił. Grasz często jedynki, czy tak raczej olewasz? Nie. Moje jedynki są wnerwiającym trybem. Co ja zrobiłem? Jedynki są trochę kwitującym trybem, nie ma co. W sumie najbardziej wnerwiające. W sensie nie wnerwiasz się na teammate'ów, ale bramki po kick-offie i tak dalej to jest najgorsze. No dobra, no to teraz ci daj lidera i coś tam sobie wybierzesz na drugi mecz. No dobra, wracamy na antenę. Tutaj Bartek wybrał... dobra, join Edek. Bartek wybrał koszykówkę, czyli tryb, w który mało kto grał. I tutaj jak widzimy tylko boost nieskończony i szybszy respawn. Czyli w sumie mało mutatorów. Ale najważniejsze jest chyba to, że jest to koszykówka, w której nigdy nie ogarniałem. Nie wiem, jak tutaj najlepiej strzelać bramki. W sensie kosze. Punkty zdobywać. Tutaj najlepiej to... Nie wiem. Nie wiem, to jest... A tutaj jest taka piłka, że ci się tak odbija od auta. O, to było durne. Dzięki. No, tak możecie zdobyć punkty, jak widzicie. Doskonały rzut za trzy. O kurde, ja nigdy nie umiem tego latać. W sensie, jak jest unlimited boost, to teraz nie ma się o co bawić. Martwić, bawić się o coś. Myk. Nie wierzę, ale taki soczysty był ten samowy, taki idealny w sumie. Jakbym tak do twojej bramki zrobił, to fajnie by było. O, nie. A to było słabe, ale... Dobra, dobra. Jest, proszę bardzo, nadrobione. Oki. I ciśniemy. Pyk. Czekaj. A, i teraz taktyczny moment odcinka, w którym napiszemy tak. Jeżeli chcecie mieć szanse większe wystąpić w następnym odcinku, to napiszcie w komentarzu Marcin Gortat. Tak po prostu. Albo Marcin, albo Gortat. O. Żeby nie było zbyt jasno w komentarzach. Dla niewtajemniczonych. No i jak to napiszecie, to macie 90% szans, że wystąpicie. Ok. Pyk. Dobra. Trzeba to zrobić tak też, nie? No nie. Dobra. O. Kiedy widzę skupienie, tutaj leci. Troszkę. Jest, siedzi, okej. Okay. Dobra, jestem raka w to. Wiesz co, nawet fajnie się dzisiaj mi w to gra. Generalnie dzisiaj mi się fajnie lata. Zacząłem robić te treningi wszystkie i pomaga. O nie. Dobra. Wykorzystamy. Ojej. Dobra. Kurczę.
A nie. O kurde. Dobra. Kurde, strasznie się skupiam przy tym trybie, nie wiem czemu. No, ja bardzo lubię ten tryb. W sensie, to jest fajne, jedynie na więcej osób jest mała ta plansza, jest fajne na jedynki właśnie. Ale na dwójki. No, na dwójki też, ale na trzy osoby to już by było słabo. No nie. Jest, dobra. Pamiętam, jak kiedyś odpaliłem na jakichś dziwnych motocorach, że się piłka nie mieściła do bramki. Tutaj do kosza. Nie da się zdobyć punktów. Maksymalny rozmiar piłki trzeba wstawić i się wtedy nie mieści. Jest to źle zrobione. Tak? No. Nie wiem, przynajmniej kiedyś tak było, teraz może to naprawimy. Nie, możliwe. Mam jakieś wrażenie, że zapomniałem o czymś powiedzieć do tego momentu na odcinku, ale chyba nie. Nie wiem. Chyba o niczym nie zapomniałem. To inaczej, to pogadamy tak. Masz zamiar kupić PS5, bo za rok wychodzi? Jak to wygląda? No wiem, w czerwcu wychodzi. Już jest potwierdzone, że w czerwcu? Jak to? No, ma być na targach E3. Chyba E3, nie wiem jak się... A ciekawe, jaki będzie w ogóle start. O kurde, w poprzeczkę dupnąłem. Nie. Nie wiem, dobre, ale czy będę kupować, nie wiadomo. Zobaczy się. Nie wiadomo, w sensie ja raczej kupiłem, nie wiem czy na premierę. Tak to, jak jest kompatybilność? Zależy jaka będzie cena. Zależy jaka będzie cena. Nie zależy w sumie. Ale raczej nie dadzą jakieś bezmyślnie, nie sądzę. To mi się tak zdaje. Oni najwięcej na tych subskrypcjach i tak dalej zarabiają, więc... Nie zrobiliby sobie tego. Pyk, kurde. No ja odniesiem bramkę do swojej walnąłem bez sensu. Au. Kurde. Jedna sekunda odrodzenia. To jest głupie. Mogę tego nie dawać. A zwaliłem. Nie lubię tego, bo zawsze się boję, że się walnę w tą poręcz. Tak. I przez to się dzieją takie rzeczy. O kurde. Proszę stąd iść, pani piłko. O nie. O nie, czat odpaliłem. Dobra, już uspokojona sytuacja. Faktyczny czat. Pyk. Już sobie zmieniłem na inny klawisz, bo jak miałem na touchpadzie, to co chwilę odpalałem czat. No. Jest. O, nie ma. Chcesz taki meczu ze mną? Będzie jeszcze. No nie, dobra, nie będzie jednak. Ale niemniej jednak fajnie się w sumie gra w tą koszykówkę czasem. Generalnie fajny tryb. Podoba mi się ta murawa. Mega fajnie te auta na murawie wyglądają. No to chyba by było tyle. Tutaj dziękuję za odcinku panie Bartku, aka Click Team, aka Polska, aka 24, aka Podłoga. Możecie zaglądać do opisu. No i wiem już o czym zapomniałem. Wpadajcie na fanpage i na Discorda, bo jest zdecydowanie za mało osób na tych dwóch społecznościach. Na Discordzie niedługo giveaway na Discorda. Giveaway na 1 000 000 złotych. Generalnie sponsorowany przez Kupsona. No i to w sumie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapisujcie się do odcinków. Elówka. Pozdrawiam Kupsona.